Tak nie może być, tak się nie da dłużej żyć. To zabija polską gospodarkę. Szokujące słowa Jasnojc Jackowskiego dotyczące rządu prawa i sprawiedliwości. Można powiedzieć, że Jasnojc masakruje słownie rząd premiera Morawieckiego na temat skutków, tak naprawdę, które zostały wprowadzone, czy właśnie obostrzeżeń, które zostały wprowadzone w związku z koronawirusem w Polsce. Czy rzeczywiście Jasnojc ma rację, czy też nie? Na co tak naprawdę uskarża się Jasnojc o tym wszystkim w dalszej części tego filmu? Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknę, że w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, Jasnowic Jackowski masakruje tak naprawdę rząd Prawa i Sprawiedliwości decyzje rządowe. Mówi, że skutki tak naprawdę związane z koronawirusem dotyczące gospodarki, dotyczące praktycznie tego, że państwo polskie jest nieczynne. Ładne takie sformułowanie użył to Jasnowic że polskie państwo, tak można powiedzieć sklep, jest nieczynne, że te skutki są zbyt duże jeśli chodzi o koronawirusa. Tutaj też taki ładny słów użył Jasnowidzecki: to są skutki nieadekwatne do rozmiaru czy do skali, jeśli chodzi o koronawirusa. No i rzeczywiście trudno się praktycznie zgodzić z tymi słowami Jasnowidzeckiego. Cała praktycznie gospodarka leży, tak, jeśli chodzi o państwo polskie. Mnóstwo firm jest nieczynnych. Zwłaszcza, że Jasnowidzecki to mówi tak z perspektywy osoby, która prowadzi działalność gospodarczą, spłaci składki, osoby, która tak naprawdę no, cały czas funkcjonuje zawodowo, pomimo tego, że jest Koronawirus, tak samo jak ja, cały czas praktycznie funkcjonuje zawodowo. Natomiast tutaj rzeczywiście praktycznie państwo polskie jest nieczynne. Zresztą premier Mateusz Morawiecki mówił, tak, że jeśli chodzi o tutaj zasoby finansowe państwa polskiego, no to one staczą tam na 6 czy 7 tygodni, takie rezerwy, praktycznie finansowe. Więc no, to nie jest taka sytuacja, że praktycznie państwo polskie może pozamykać wszystko fryzjerów, salony kosmetyczne, tak, wszystkie sklepy i tak dalej, galerie handlowe i funkcjonować, no bo to jest organizm żywy, tak, to, to cały czas musi się praktycznie kręcić. Muszą firmy powstawać, upadać, muszą być płacone składki, żeby te państwo mogło funkcjonować, tak? No właśnie, tutaj szokująca słowa praktycznie Jasnowidza Jackowskiego. Jasnowidz Jackowski cały czas tutaj nawiązuje do tego, mówi, że grypa tak naprawdę, ma większe żniwo. Zwykła tak naprawdę grypa zbiera większe żniwo, więcej osób praktycznie choruje na grypę, więcej osób umiera w ciągu roku. Oczywiście te statystyki mogą teraz się zmienić, też trzeba pamiętać, że, no bo ktoś na przykład powie, jeżeli na przykład dużo osób umrze w Polsce na koronawirusa, a Jasnowid Jackowski mylił się, bo na przykład w danym roku, w 2020 roku zmarło więcej ludzi na przykład na koronawirusa, ale pamiętajmy, że musi być ten pik, musi wystrzelić praktycznie ta grypa, tak samo jak na przykład w sezonie, znaczy ten, ten, ten koronawirus, tak samo jak w w sezonie właśnie grypowym jest bardzo dużo przypadków, jeśli chodzi o e, tą grypę, tak? więc no, musi być taki moment kulminacyjny, jeśli chodzi o koronawirusa, ale później e, raczej po prostu ten, te, te ta, ta zachorowania tak? i e, tutaj przypadki śmiertelne raczej będą one spadać. No właśnie, i tutaj Jasnowiec jackowski bardzo mocno tak naprawdę krytykuje rząd Prawa i Sprawiedliwości. Mówi, że te sankcje tak, są zbyt rygorystyczne w stosunku do skali tak naprawdę koronawirusa. No bo wszyscy jesteśmy zgodni, no bardzo dobrze, że są pozamykane szkoły, żeby dalej się nie rozprzestrzeniała ta choroba, tak? Koronawirus. Natomiast pytanie jest tak naprawdę, jeśli chodzi o skalę zagrożenia. Tutaj też ciekawe mówi słowa Jasnowiec Tutaj absolutnie zgadzam się z tymi słowami 100%, że na przykład profesor Szumowski na początku mówił, że niepotrzebne jest noszenie tych maseczek ochronnych. Teraz faktycznie minister zdrowia zmienia zdanie, uważa, że te maseczki możemy nosić. E, oczywiście, no, tłumaczenie jest takie, że wcześniej tą chorobę mógł ktoś przywieźć z zagranicy, e, no i było, nie było takie duże ryzyko, tak, że ktoś może zachorować. Teraz jest zdecydowanie większe ryzyko, ponieważ możemy się zachorować przypadkowo od kogoś w sklepie, w przychodni, tak? E, więc kto nie był nawet, nawet za granicą, e, tak? No ale dlaczego tam, tak naprawdę nie e, jakby poleca? żeby nosić te maseczki wcześniej. Czy rekomendowano może nie, to nie, nie, bo teraz jest obowiązek, tak, jest nakaz. Natomiast czemu na przykład wcześniej nie rekomendowano noszenia tych maseczek, skoro one nie zaszkodzą? Tak, bo możemy się zarazić od kogoś i też możemy być praktycznie biernymi nosicielami tego wirusa, nie wiedzieć o tym i możemy zarażać kolejne osoby. Więc tutaj jest jakby cały po prostu ten problem, tak? Dlaczego skoro można było to nosić maseczki, nie rekomendowano tego wcześniej, nie mówiono, że można było praktycznie nosić te maseczki wcześniej, tylko podjęto praktycznie tą decyzję teraz, tak? Faktycznie teraz. No, tutaj warto wspomnieć, że to jest decyzja, która jest podjęta, ponieważ rząd szykuje się do tego, żeby odmrozić gospodarkę, poszczególne praktycznie sektory, no i być może to ma służyć temu właśnie, żeby ludzie, żeby ludzie tutaj mogli rozpocząć pracę, otwierać niektóre zakłady firmy, tak, no i te maseczki miały w jakiś sposób chronić. Chociaż trzeba pamiętać, że no, maseczka nie daje takiej stuprocentowej gwarancji, jeśli chodzi o ochronę, tak, o ochronę właśnie tutaj ochronę praktycznie człowieka przed koronawirusem. Szokujące, mocne tak naprawdę słowa ze strony jasnowidzackowskiego. No ale jasnowidz doskonale o tym wie, bo jeżeli prowadzi działalność gospodarczą płaci składki bardzo duże, zresztą w tym roku 1500 ZUS-u tego dużego praktycznie ZUS-u, no co zresztą Jas jasnowice eckowski? Zgadzał się, że wiele grup zawodowych tak naprawdę miało ulgi, różnego rodzaju po prostu tak, korzyści z, z, z tego względu, że prawo i Sprawiedliwości rządzi, natomiast przedsiębiorcy mało tak naprawdę tych ulg mają. Wydaje mi się, że nawet jasno i nie będzie się łapał tak, nawet na tą kwestię tych wszystkich pomocy, które teraz są tej tarczy antykryzysowej. E, być może w jakimś stopniu tak, tak więc będzie poszkodowany. No, ja też się w żaden sposób praktycznie nie łapię na żadną pomoc tutaj, jeśli chodzi o tarczę antykryzysową. Jestem z, związany cały praktycznie ca, cały czas z, tutaj z mediami. Z branżą IT, więc cały czas praktycznie tutaj ja wykonuję swoją pracę. I no, koronawirus w żaden sposób na to nie wpłynął, tak? Oczywiście tutaj wszystko jest parażowane. inaczej człowiek funkcjonuje niż to miało miejsce wcześniej, ale dalej praktycznie cały czas tak samo pracuje jak wcześniej. Więc tutaj rzeczywiście Jasnowidz-Jaskowski mówi takie szokujące słowa, tak? I cały czas podaje właśnie przykład, jeśli chodzi o tą grypę, ile osób zachorowało na grypę, ile osób praktycznie umarło z powodu grypy. No i Jasnowidz-Jaskowski zdaje takie pytanie, że tutaj jest ukryty tak naprawdę drugie dno że w tym jest głęboki sens. No, tutaj jak na razie jasno zyskowski nie powiedział, jakie jest drugie dno, ale trudno się domyślić, że to jest wyciągnięcie tak naprawdę kasy od nas wszystkich zwykłego, kowalskiego, rząd praktycznie tą kasę wyciągnie, jeśli chodzi o podatki pośrednie, bezpośrednie, na pewno pojawią się nowe podatki, jeśli chodzi o rząd prawa i sprawiedliwości, na pewno po prostu stopy, punkty procentowe, jeśli chodzi o podatki staną zwiększone. Oczywiście nie bezpośrednio, nie teraz Teraz jeszcze są wybory prezydenckie, to na pewno nic się takiego niekorzystnego dla człowieka nie stanie, ale po wyborach prezydenckich, jeżeli na przykład Andrzej duda. Cięży w tych wyborach prezydenckich, to dziwnym trafem pojawi się. No, no dodatkowy e, podatek, jeden, drugi, e, później e, na przykład ta stawka VAT zostanie, wzrośnie z, z 18 na przykład na jakąś inną stawkę. E, no zobaczycie, że będzie taki dziwnych, wiele takich dziwnych e, zdarzeń, o których nikt nie mówi praktycznie przed wyborami prezydenckimi. Także o tym się praktycznie wszyscy dowiemy, no bo to jest naturalna kolej rzeczy. No 212 miliardów złotych, które chce polski rząd pompować polską gospodarkę. Skąd się muszą brać te pieniądze? Skąd się one będą brać? Przecież no, rząd ich tych pieniędzy nie wyprodukuje. Z kasy Kowalskiego, tak? Zamrożenia też pewnie będzie sektora tutaj budżetowego, tak, państwowego. Zamrożenie waloryzacji emerytur i rent. Tego się można praktycznie spodziewać. Nie wiadomo, czy to zostanie wprowadzone, no, ale tego się można spodziewać, jeśli nie w najbliższych miesięcy, to w przyszłym roku. Także no tutaj jest Noiseckowski porażony praktycznie skalą, jeśli chodzi o rząd, tak, że ta skala jest nieadekwatna, właśnie do czy, czy po prostu te, 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 jakby, no, decyzje rządu, rządu są nieadekwatne nie, nie, nie do skali, tak naprawdę, jeśli chodzi o koronawirusa. Pomijając kwestię, jakby tutaj, właśnie tej maseczki, tak, czy odległości, którą musi człowiek zachować na, na ulicy, tutaj też po prostu, jakby inne, tak, dziedziny gospodarki. No, warto wspomnieć, że, no, Przecież pozamykane są różnego rodzaju przychodnie. Sam miałem praktycznie wizytę, jeśli chodzi o USG, zwykłą, praktycznie rutynową wizytę, nic mi nie dolega i ona została odwołana. Co w przypadku, gdy na przykład ktoś się leczy, tak, my przewlekle, potrzebuje lekarstwa i tak dalej, wizyty u różnego rodzaju specjalistów. Przecież ludzie umierają wtedy te, te, praktycznie pośrednio, dlatego że utrudniony jest kontakt do opieki medycznej, tak, do służby zdrowia. E, natomiast to nie jest tak, że ktoś bezpośrednio musi umrzeć z koronawirusa. Mnóstwo ludzi może umierać z powodu tego, że właśnie ta cała służba zdrowia teraz jest sparaliżowana. Więc to jest bardzo duży problem, tak, to jest bardzo duży praktycznie problem, jeśli chodzi o to, co ma miejsce teraz. No i poszczególne dziedziny gospodarki też są sparaliżowane, tak, są praktycznie one sparaliżowane, no na przykład rehabilitacja, rehabilitacja jest wykonywana tylko w nagłych przypadkach w przypadkach ratujących życie. No ale przecież niektórzy, były takie historie, ludzie pisali do mnie przecież historie, że na przykład kobieta pisała, jej syn miał wypadek na motorze, wiele lat, 4 lata praktycznie rehabilitował się, było widać pierwsze postępy, nagle ta rehabilitacja została przerwana, ponieważ nie jest ona obowiązkowa, no nie jest już ratująca życie i teraz ona widzi praktycznie już po kilku tygodniach, że te wszystkie lata, które on pracował i były efekty tego, zostały zaprzepaszczone, tak, że znowu się wraca do tego punktu praktycznie, w którym znajdował się ten chłopak zaraz bezpośrednio po wypadku. No to są przerażające, no wyobraźcie sobie, tak, po, 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 praktycznie po wypadku samochodowym, tu akurat był wypadek motocyklowy, e, chłopak wiele lat się rehabilituje z pomocą, też przecież to są ogromne nakłady finansowe ze strony rodziny, bliskich, bo brali kredyty, tak, zaoszczędności potracili, a teraz wszystko praktycznie jest wstrzymane, e, tak, do momentu, kiedy, e, kiedy po prostu stan epidemii zostanie zniesiony w Polsce i tak dalej. No to są przerażające, to są ogromne tragedie, ogromne tragedie ludzkie, które nie tylko są związane z osobami, które są zakażone na koronawirusa, ale ludzie, którzy tracą firmy, mają kredyty, działalności, no przedstawiam te historie, tak, mężczyzny, który na przykład ma sieć restauracji w Polsce czy punktów gastronomicznych, z samego czynszu facet praktycznie płaci kilkaset tysięcy złotych, wszystko wynajmuje. Część oczywiście ludzi pójdzie mu na rękę, ten czynsz zostanie umniejszony, ale i tak musi praktycznie zapłacić, tak samo pensje i tak dalej. A jak to wszystko ma dalej funkcjonować, tak, skoro praktycznie wszystko stoi na jakby tę pomoc państwa to jest nieadekwatna. to są, tak, oczywiście to są duże pieniądze, tak, dla kogoś doprowadzić jakąś jednoosobową działalność gospodarczą, tak, i ma, mniej, ma mniejsze zyski, ale dla dużych firm to nie jest jakaś spektakularna pomoc, tak, jeżeli mężczyzna płaci kilkaset tysięcy praktycznie czynszu, to pomoc faktycznie tam w skali kilku czy kilkudziesięciu tysięcy złotych, to nie jest y, y, niczym, tak? Dla, tak? Wiele ludzi ma praktycznie kredyty, długi pod rozwój firmy. To jest przerażające. Przecież w Polsce jest kilka milionów firm y, do dziewięciu osób, tak? które stanowią trząs praktycznie gospodarki. Także to są tragedie ogromne. Ogromne tragedie, jeśli chodzi o lekarzy, personel medyczny, którzy walczą po prostu o ludzi zakażonych, chorych na koronawirusa. Tragedie ludzi, którzy są zakażeni, którzy umierają, ich rodzin, bliskich, ludzi, którzy są w kwarantannie, a także tragedie ludzi, którzy po prostu cierpią pośrednio i bezpośrednio w związku właśnie z występowaniem koronawirusa. Tak? Straszne. To wszystko dzisiaj. Mimo wszystko życzę Wam i sobie zdrowia. Pozdrawiam Was, napiszcie w komentarzu, co na ten temat sądzicie. Trzymajcie się. Cześć.